Dobrze, może trochę głupie pytanie, ale jaką piosenkę z Młotki i Bestii najbardziej lubisz? Ja nie pamiętam tytułów. O matko, ja nie pamiętam tytułów, ale tak, ta najpierwsza, co Młotka idzie i śpiewa, że trolle ją pytają, kiedy Tiff i wchodzi do tego sklepu z grami i tak dalej. Także ta jest super. I to, co Sandy śpiewa wtem w mojej wyobraźni, to jest mistrzostwo, słuchajcie. Ja sikałam i do dzisiaj sikam, jak to słyszę, nie? Wtem w mojej wyobraźni jest idealne. No i jeszcze oczywiście piosenka o EA też jest po prostu mistrzostwem. Bardzo często ją nucę. Także to są trzy moje najulubieńsze. Czy używasz ASMR-a? Nie mam sprzętu do ASMR-a, jak widać, nadal na niego zbieram. Wino wege jest wege, bo w filtracji trunku wykorzystuje się produkty odzwierzęce. Jakie produkty odzwierzęce używa się w filtracji wina? O bogowie, nawet nie wiedziałam. Zawsze mi się wydawało, że wino to jest, wiecie, baniak, drożdże, cukier, heja, nie? Ale wiecie, ja się nie znam. Na jakiej stronce oglądałaś hentajce? Jeżeli oglądam hentajce i tego typu rzeczy, dobra, zostało nam 5 minut do 22, więc mogę powiedzieć, jest to strona Xvideos. Chociaż ona się bardzo mocno opuściła, bo ostatnio tam są wiecznie napalone mamuśki, nie? Także to już nie chce działać. Dobrze. Czy jesteś cała po wypadku w WC na Woodstocku? Tak, jestem cała i zdrowa, całe szczęście nic nie złamałam, w hospicjum nie leżę. Znaczy nie złapałam, nie złamałam i w hospicjum nie leżę. Chociaż powiem ci, że no teraz jak to wspominam, to wszystko zaczyna mnie swędzić. Okej. A właśnie, w dwójeczce są przecież te wszystkie cutscenki, które są genialne, genialne. Tam wiecie, co się idzie, barabara w łóżku, gdzieś tam w wannie, gdzie są te wszystkie śluby, narodziny, urodziny, super, to jest też super. Simsy powinny tego wrócić, to było genialne, genialne. Dobrze, ale tak, to, że Simsy 4 mają takie same meble, to też zauważyłam i też mnie to trochę wkurza. Jaki masz aktualny cel życiowy poza bycie szczęśliwym człowiekiem? Bycie szczęśliwym człowiekiem i znalezienie swojego powołania w życiu, to bym bardzo chciała. Plus skończenia dwóch projektów z Mirkiem, które gdzieś tam krążą tutaj, ale nie chcę na razie nic mówić i zapeszać. Chciałabym się przeprowadzić w jakieś miejsce, w którym byłoby mi dobrze i na zdrowie fizyczne i psychiczne. Znaczy, które robiłoby mi dobrze na zdrowie psychiczne i fizyczne. Także znajdzie się kilka takich życzeń, które chciałabym w życiu zrealizować jeszcze. To nie jest tak, że ja już wiecie, tylko być szczęśliwym i amen, nie? Znajdzie się kilka takich rzeczy. Chciałabym kilka kursów porobić, nie wiem, znowu na studia i w ogóle z dupy pomysł, ale takie mam. No i przede wszystkim znaleźć to powołanie, w którym mogłabym się spełniać, bo to by było bardzo fajne, bo mogłabym się w końcu na czymś skoncentrować i całą swoją energię na tym skupić i się doskonalić w czymś, a nie tak całe życie szukać i szukać i szukać. Chociaż może właśnie moim powołaniem w życiu to szukać jest. Kto wie? Dobrze. Pogram jeszcze z widzami w Paladins lub The Forest? W Paladins nie pogram, bo ja nie umiem grać w tę grę. Ona mnie wkurza. Pomimo tego, że niby teoretycznie jest taka sama jak Overwatch, to nie jest i ja sobie w niej nie radzę, więc w Paladinsy na pewno nie i możecie odinstalować. Ja bym z wami chętnie pograła w TF-a. Przepraszam, jeśli chodzi o The Forest, tam się chyba za mało ludzi zmieści. Ale można próbować. Gumczak, co myślisz o robieniu mięsa in vitro? O bogowie. To jest trudne pytanie, bo z jednej strony niby to mięso jest bardziej etyczne, natomiast ja mam swoje przekonania na temat mięsa i swoje jakby koncepcje na temat tego, co powinniśmy, jak powinna, znaczy może inaczej, co ja powinnam, bo to, co wy sobie zrobicie, to jest wasza sprawa. Natomiast jakby nie wydaje mi się, żeby to mięso in vitro było dobrym pomysłem. Ja uważam, że za materią stoi także energia i jakoś nie widzę tego, żeby mięso z in vitro było dobre. Natomiast jeżeli ono zostanie wprowadzone i będzie się sprawdzać i ludzie będą po tym zdrowi i szczęśliwi, niech sobie to wcinają, jak tylko chcą. Natomiast no, nie jestem do tego pomysłu przekonana, tak?
Ale rzeczywiście, jeżeli musiałabym wybrać, czy zwierzątka z rzeźni, czy zwierzątka z in vitro, to chyba już lepiej z tego in vitro, bo to jest chyba ten sam poziom mniej więcej dręczenia tego, co się będzie jadło. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie się w kaftanach chodzi. O, lajwiki z Bigosikiem i nagrania z Bigosikiem. I cudownie. No, także jeżeli chcecie jeść mięso z in vitro, polecam bardzo serdecznie. To jest wasza sprawa, co wyjecie. Ja wam się nie będę w to wtrącać. Sama tego jeść nie będę, chyba że ktoś mnie zmusi. Podobno w winie jest wykorzystywana żelatyna rybie, pęcherze i chitina do filtracji wina. O bogowie, ja pierdzielę, smuta foka, nie miałam bladego pojęcia o tym. I nie wiem, czy chciałam wiedzieć. Tak jak mówię, dla mnie wino to jest po prostu owoce, baniak, drożdże, cukier, tak? I to się gdzieś tam pyka i później jest winko. Natomiast nie miałam pojęcia. Nawet nie wiem, czy to jest prawda, co ty do mnie piszesz. Mam nadzieję, że nie. Bo nie do końca rozumiem, w jaki sposób żelatyna, rybi pęcherz i chityna mogłyby filtrować wino, natomiast doczytam na ten temat, bo aż mnie zaintrygowało. No. Dobra, tutaj widzę, że Megi to troszkę rozpisała. Okej, doczytam. Jestem w szoku, nie wiedziałam. Ale ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Dobrze. Młotka, kiedy ci teraz spotka. O tak, tłuste rapsy, piękne rymy. Masz swój przepis na szczęście? Nie, to nie jest głupie pytanie. To jest tak, ze szczęściem w życiu jest tak, że każdy powinien znaleźć swój własny przepis. To, co się sprawdza u mnie, nie musi się sprawdzać u was. To, co jest dla mnie dobre, znaczy nie zawsze będzie dobre dla was. Także nawet jeśli wam sprzedam swój przepis na szczęście, to nie znaczy, że on się u was sprawdzi. Ja wam polecam szukanie własnego sposobu na szczęście i odkrycie tego, co was w życiu uszczęśliwia i się tego trzymanie. Po prostu. Myślę, że to jest jedyne, co wam mogę doradzić w tym temacie. Okej. Gdzie jesz najczęściej kebabora? Obecnie nigdzie, bo nie ma już dobrych kebaborów w Mielcu. Ostatniego dobrego kebabora zjadłam gdzieś u Sandy. Właśnie patrzę, jak Miron karmi dinozaury biednym jagniątkiem. To tak odnośnie mięsa z in vitro. No. Także ostatni raz jadłam dobrego kebabora u Sandy. I wiem, że kiedyś tam pojawiło się na czacie chyba od Mitsu pytanie odnośnie tego, czy z wszystkimi widzami mam tak dobry kontakt jak z Sandy. Nie, to nie jest tak. Po prostu między mną a Sandy kliknęło, zaskoczyło, tak? I to się udało. Natomiast jest kilku widzów, z którymi mam stały kontakt. Co ciekawe, zazwyczaj jak ktoś zaczyna mieć ze mną prywatny kontakt, to przestaje być moim widzem. To taka ciekawostka. Myślę, że to wynika z tego, że już ma takie stężenie młotki w życiu, że nie potrzebuje więcej i dlatego przestaje być moim widzem. Chyba jedyną taką osobą, która nie przestała być moim widzem, a ma ze mną kontakt, jest właśnie Sandy. Generalnie da się do mnie dobić, ale rzadko jest tak, że zawiązują się z tego jakieś większe przyjaźnie, dlatego że ja jestem trudną osobą, jeśli chodzi o bycie przyjacielem. Wynika to z tego, że ja mam dosyć intensywne życie, w którym jestem szczęśliwa. I bardzo często nie mam tak długiej doby, żeby przyjaźnić się z wszystkimi, z którymi chciałabym się przyjaźnić. I niestety muszę często wybierać. I ja wiem, że te osoby, które nie mają takiej mocy przebicia pomiędzy innymi osobami, bardzo cierpią. Więc zazwyczaj ja staram się ludzi trzymać na dystans tylko i wyłącznie po to, żeby później się nie tłumaczyć z tego, że nie miałam czasu odebrać telefonu. I żeby być przyjacielem młotki, trzeba być specyficznym człowiekiem, takim jakim jest młotka też, czyli rozumieć to, że ja na przykład nie odzywam się 3 miesiące, a po 3 miesiącach zapytam, hej, co tam? To wynika z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że ja mam jakiś dziwny problem z poczuciem czasu. I nie wiem, dla mnie czas jest dosyć abstrakcyjny i ja naprawdę nie zauważam to, że nie, znaczy nie zauważam tego, że nie odzywałam się do kogoś 3 miesiące. Jak ja się do kogoś po 3 miesiącach odezwę i kontynuuję rozmowę sprzed 3 miesięcy, to ludzie absolutnie są w szoku i oni po prostu nie wiedzą, co się dzieje. A u mnie to jest normalne. Ja nie wiem, to jest jakieś chyba niedojebanie mózgowe z mojej strony.
I rzeczywiście jestem trudną osobą do przyjaźnienia się, natomiast istnieje taka jedna magiczna rzecz, która jest między mną a osobami, z którymi się przyjaźnię. Czyli jeżeli ktoś na przykład odezwie się do mnie: Młotka, słuchaj, jest przypał, potrzebuję twojej pomocy teraz, to rzeczywiście jest tak, że potrafię wszystko wyłączyć, wszystko gdzieś tam jebnąć w kąt i polecieć i zapytać, co się dzieje. Jeżeli umiem pomóc i mogę pomóc, to robię. Natomiast to musi paść taka magiczna sentencja, nie? Czyli młotka jest przypierdolone. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. To wtedy działa, tak? To tak działa. U mnie przynajmniej. Czy młotka będzie jeszcze kuchnia pełna seksu? Jeszcze pogramy w Cooking Simulatora, ale czy to będzie pełne seksu? Chyba te rzeczy już są trochę za nami. Myślę, że coś takiego jak Cooking Academy już nigdy nie wróci. Zresztą, ileż razy można powtarzać wyklep mi cebulkę, tak? Oreta, ja nie chcę brzmieć jak te wszystkie panie z seks telefonów, znudzona i wiecie, już bez entuzjazmu. To nie o to chodzi. Niby Szymek, czy jest coś, czego żałujesz w życiu? Każdy ma takie rzeczy, Szymek. W ogóle myślę, że nie ma osoby, która nie ma takich rzeczy. A jeżeli jest osoba, która nie ma takich rzeczy, to musi być cholernie szczęśliwa w życiu. Są rzeczy, które zrobiłabym dzisiaj inaczej. Są rzeczy, że gdybym, znaczy, które rozegrałabym inaczej, gdybym się mogła, znaczy, cofnąć w czasie, wiedząc to, co wiem teraz. To bym inaczej postąpiła, tak? Ale mniej więcej na tych błędach nauczyłam się tego, co wiem teraz. Więc myślę, że błędy w życiu są potrzebne, żebyśmy się mogli ładnie nauczyć. Oczywiście fajnie byłoby ich nigdy nie popełniać, tak? I zawsze wiedzieć dobrze, wszystko najlepiej, postępować wszystko dobrze, najlepiej. Bardzo po polsku to było, wiem. No ale to chyba nie ma takich możliwości. I staram się skupiać jednak na tym, co może czasem mi w życiu wyszło. I nie kierować swoich myśli i swojej uwagi tam, gdzie i tak nic nie mogę już zmienić. Tak, i nagle wszyscy potrzebują pomocy i piszą do Młotki przypadkiem. Kliknąłem Enter w komentarzu. Dziękuję Ci, Maryśku, za wsparcie, Twoje zdrówko również, ale to jest miecz obusieczny, bo jeżeli ktoś będzie nadużywał Młotka, dzieje się źle, pomóż. To tak jak znaczy jak w tej bajce z wilkiem, co był chłopiec i krzyczał: A, wilk, 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 nie? I później okazało się, że był wilk naprawdę, a wioska nie zareagowała, bo była tak przyzwyczajona do tego, że dla kogoś wilk jest to, że złamał sobie paznokieć. No, wiadomo, o co chodzi. Nie muszę chyba rozwijać myśli. No. Czy kupiłaś Mironowi skarpetki pod choinkę? Nie, nie kupiłam mu skarpetek pod choinkę. I czy to Miron cały czas gra? Tak, to Miron cały czas gra. Ja czytam wasze pytania i staram się odpowiadać, ale jest ich tak dużo i są tak intensywne, że wiem, że nawet w połowie chyba na wszystko nie odpowiedziałam. Dobrze. Co sprowadziło do ciebie, znaczy co sprowadziło ciebie do Warszawowa? Brak wyboru. Prawdę mówiąc, pokłóciłam się z rodzicami i potrzebowałam gdzieś zacząć pracę i życie. I to padło na Warszawowo, bo wydawało mi się, że tam będzie łatwiej. Gówno, prawda? No. Dobranoc, Krisu. Dobrze cię było widzieć na live'aju. Może to być dziwne pytanie, ale jak bardzo specyfikujesz swój humor i charakter na live'ach w porównaniu do życia prywatnego? Hoftar, to jest tak, że ja tutaj z wami na live'ie jestem sobą i w życiu prywatnym jestem sobą. Natomiast rzeczywiście w życiu prywatnym jestem trochę bardziej spokojna, trochę bardziej opanowana, trochę bardziej. Tak, to chyba najlepiej powiedzieć spokojna. I pamiętam, jak Sandy była u mnie pierwszy raz, ona była w ciężkim szoku, że ja nie chodzę po sufitach, nie? Natomiast poczucie humoru nie zmienia mi się ani tutaj, ani tam. Tylko tyle, że wydaje mi się, że moje poczucie humoru powiedziane w sposób trochę bardziej spokojny jest jeszcze bardziej creepy niż tutaj na live'ach. Także w poczuciu humoru nie ma zbyt wielkiej różnicy. Natomiast jeśli jesteś tego bardziej ciekawy, to zapytaj się Sandy, ona ci może to dospecyfikować. Na pewno w trakcie live'ów i nagrań jestem bardziej entuzjastyczna. W życiu jestem trochę bardziej spokojna i trochę bardziej wycofana, tak? Ale taką trzodę, jak robię w grze, czy gdzieś tam na ulicy, to robię wszędzie. Także to ciężko mi określić. To jestem ja, tutaj nikogo nie udaję i w prywatnym życiu też jestem ja i nikogo nie udaję. Czy jutro będzie drugie Q&A? Może nie jutro, ale może za miesiąc? Jak myślicie? A czy ty w Warszawie nie mieszkałeś z rodzicami? Nie, boczki. Nie boczki.
w Warszawie mieszkała sama, ewentualnie z Omegiem, ewentualnie z Piotrkiem. Ale w Warszawie byłam sama, samodzielna, a tutaj jestem nie sama, ale częściowo samodzielna, mam nadzieję. Dobrze. Też tęsknię za Kurwortem, ale nie jesteśmy w stanie grać w tę grę w tym momencie. Niestety. Czy w Warszawowie faktycznie jest znieczulica? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, dlatego że ja przyjechałam do Warszawowa z małego miasteczka. I rzeczywiście było dziwnie. Dla mnie dziwne było to, że się nie znało wszystkich sąsiadów i nie mówiło im się dzień dobry na klatce schodowej. Dla mnie było dziwne to, że blisko to jest godzina autobusem, nie? Także były takie rzeczy, które sprawiały, że nigdy nie czułam się dobrze w Warszawie i nie chciałabym tam wrócić. Nie dlatego, że Warszawa jest jakaś zła czy niedobra, tylko po prostu ja się tam nie odnajdowałam i podejrzewam, że nigdy się nie odnajdę. Bo ja jestem dzieckiem wsi jednak. Wsi, śpiewu i tańca. Natomiast czy jest tam znieczulica? Jak się poznało bliżej ludzi, którzy tam mieszkają i się zawiązały jakieś znajomości, to absolutnie nie. Natomiast jest tak trochę dziwnie na początku, kiedy po prostu mieszka się w wieżowcu i praktycznie zna się 3-4 osoby i to może jedną ze ściany, nie? Także ciężko mi powiedzieć, czy tam jest znieczulica. Ja się z tym nie spotkałam osobiście. Tylko tyle z takim większym dystansem między ludźmi, tak? Że nikt nikogo nie zna, wszyscy mają wszystkich w dupie. Ale czy to jest znieczulica? Nie nazwałabym tak tego. Dobrze. Czy wróciłaś do rodziców jak syn marnotrawny Sebex? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Po prostu wróciłam do rodziców, żeby odłożyć więcej kasy, bo jak powszechnie wiadomo, mieszkanie w Warszawie jest po prostu drogie i ładowanie kasy w wynajem jest po prostu drogie, więc przez 15 lat zdążyłam się z rodzicami pogodzić, nawet nie mieszkając z nimi i po 15 latach stwierdziłam, że chciałabym w końcu zagrzać gdzieś miejsce i zrobić coś swojego i nie ma sensu płacenie komuś hajsu za to, że u niego mieszkam. I doszłam do wniosku, że mieszkając z rodzicami jestem w stanie odłożyć pieniądze, które mogę sobie na przykład przeznaczyć na wkład własny do domu czy tam do kredytu. Także o, na tej zasadzie. Czy dostałaś świeżaka, bo masz chorą córkę? Nie dostałam świeżaka. Zbierałam, ale nigdy mi się nie udało uzbierać na świeżaka żadnego. Także tego. Czy masz jakiegoś wymarzonego youtubera do nagrania jakiegoś materiału? Klocuch! Ja bym chciała nagrać z klocuchem, słuchajcie. To by było mistrzostwo, w ogóle to by było osiągnięcie życia, nagrać z klocuchem. Ja chcę z klocuchem nagrywać. Chociaż jeden odcinek. Chociaż pewnie nie byłabym w stanie, bo jakbym nagrywała coś z klocuchem, to bym się nie była w stanie odezwać, bym płakała ze śmiechu. Także tak. Czy uważasz, że warto pomieszkać w dużym mieście jakiś czas, żeby pozdobywać doświadczenie? Uważam, że warto. Uważam, że fajnie. Fajnie jest mieć możliwość takiego, wiecie, porównania. Dobrze w ogóle mieć w życiu, że tak powiem, różną różnicowość, jakkolwiek by to nie brzmiało bardzo po polsku, czyli poznać życie na wsi, poznać życie w mieście i wybrać to, czego pragniemy najbardziej, tak? Bo tak jest chyba fajniej. Skąd się wzięło twoje powiedzenie raz lama, zawsze lama? Stąd, że ja naprawdę gram w gry jak gram, zwłaszcza w platformówki i zawsze Omek miał ze mnie śmiechawę z tego, jak ja gram. I pamiętam, że zaczynałam nagrywać filmiki na YouTube i pomyślałam tak, że fajnie by było mieć jakieś zakończenie swoich nagrań. I kombinowałam, a Omek do mnie raz lama, zawsze lama. Ja do niego, ty, to jest genialne, idealnie pasuje. I tak już zostało. Stąd się wzięło raz lama, zawsze lama. Czy umiesz grać na jakimś instrumencie? O matko, kiedyś się siłowałam skateboardem i chciałabym pograć na... Ale to jak to się nazywa? Teraz sobie nie przypomnę. Ale takie pudełeczko z blaszkami. Co w Azji na tym pykają kciukami. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa. Karimba chyba, tak? Tak chyba. Karimba, kalimba? To jest coś takiego. To na tym chciałaś nauczyć grać. Natomiast jestem bez talenciem muzycznym, niestety. Zawsze chciałam się nauczyć na skrzypcach grać, ale moi rodzice powiedzieli, że skrzypce są za drogie i mogą mi co najwyżej cymbałki kupić. No i na tym się skończyło moje działanie z muzyką. Jestem głucha jak pień, słuchajcie, nie potrafię śpiewać, nie potrafię grać. No ogólnie słabo, słabo. O, jeszcze bym się chciała na saksofonie nauczyć grać, to by było fajne. Yy,
Colonel Sanders to gra symulator randek. Nie, żadnych takich, absolutnie żadnych symulatorów randek. Ja dostaję wściekło od takich głupich gier, bo to te gry są zazwyczaj głupie i koniec. Weź to powiedz Mirkowi, że lepiej te dinozaury żeby lepiej te dinozaury robił, bo ciągle robi takie same. Bo nie ma już więcej. Już zrobiłem tu wszystkie i czeka następna mapa, ale nie ma sensu zaczynać, bo zaraz kończymy. Dokładnie, właśnie. Mamy 10 po godzinie 10. Myślę, że to jest idealny czas, żeby zakończyć tego live'a. Miało być tylko 2 godzinki, wyszło 4 jak zawsze. O, bogowie. Doki Doki czekają nas. Nie, nie błagam, nie mówcie mi o tym Doki Doki. Ja wiem, że mamy jej do skończenia, ale ja nie jestem na to gotowa. Nie jestem na to gotowa ani kawałek. Skąd się wzięło słynne Najsuper? Od Zebraka. Ja pierwszy raz Najsuper usłyszałam od Zebraka i jak ja usłyszałam Najsuper, to słowo tak mi się spodobało i to stwierdzenie tak mi się spodobało, że ono już zostało przy mnie na zawsze. Najsuper to jest... To pierwszy raz usłyszałam od Zebraka i tak już zostało. I tak już zostanie. Najsuper to jest Najsuper określenie. I już. Dobrze. Mares, nie wiem czy pamiętasz, ale było kilka dobrych lat temu taka sytuacja, że ludzie pisali do Gesslerowej na fanpage'u, zaproście Kina i Młotkę do restauracji, może z Klocuchem wypali. Słuchajcie, proszę was, zróbcie spam Klocuchowi, żeby nagrał z Młotką. Ja Klocucha uwielbiam, nie oglądam wszystkich jego materiałów, ale te, które widziałam, ja po prostu nie mogę, to jest mój mistrz. Ja wiem, że to jest troll nad trollami, ja nigdy tak dobrym trollem nie będę, jak Klocuch jest trollem, bo ja nie wierzę w to, że można być takim Klocuchem w życiu, nie? Także ja uważam, że Klocuch to jest troll, jest mistrzem trollowania. I tak, to jest ktoś, z kim mogłabym znaczy z kim chciałabym zagrać, czy tam nagrać na YouTube, chociaż prawda jest taka, że Klocuch by mnie przyćmił, ja bym przy nim wypadła bardzo blado, więc prawdopodobnie nagranie czegokolwiek z Klocuchem to by był strzał w kolano. Albo strzała w kolanie. Dobrze, kiedy kolejny Q&A? Jeżeli macie wciąż do mnie milion pytań, to możemy Q&A zrobić, nie wiem, za miesiąc, za dwa, zobaczymy. Może też się pozmienia wiele spraw w moim życiu przez ten czas i wtedy nabiorę na przykład nowego spojrzenia na stare sprawy i chętnie z wami o tym porozmawiam. Czy pamiętasz i powtórzysz, co kiedyś padło w Łotysz Walej i zostało wychrumkane? Nie pamiętam, ale wiem, że była nieocenzurowana wersja wrzucona na niepubliczne i dawałam ludziom linki do tego, jak o to prosili, ale tego już chyba nie ma, nie jestem pewna. Dobrze, moi drodzy, czy Mordercze Krzesło to jest aż tak zły film? Jest równie zły i beznadziejny, co Mordercza Opona, ale warto zobaczyć oba tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak kinematografia może być beznadziejna. I wtedy się bardziej docenia wszystkie te inne filmy. Kiedy Lis? Mam nadzieję, że już niedługo. Dobrze. W jakim wieku miałaś swój pierwszy przypał alkoholowy? Znaczy ja jeszcze nie miałam swojego pierwszego przypału alkoholowego, bo dopiero zrobiłam się pełnoletnia, ja dopiero będę pić alkohol, ale taki mój prawdziwy przypał alkoholowy, przypał po pijaku, to chyba miałam 16 lat. Ale nie powiem wam, co to było, bo nie pamiętam. Ale podejrzewam, że mniej więcej gdzieś wtedy, bo wtedy pierwszy raz właśnie gdzieś tam te alkohole tak bardziej zaczynałam pić, że się upiłam czy coś. Także nie pamiętam, kiedy był mój pierwszy przypał alkoholowy, nie pamiętam, w jakim to było wieku, ale jeżeli musiałabym zgadywać, to byłaby to 16. Tak plus minus. Dobrze, moi kochani, ja wam dziękuję za tego intensywnego Q&A i za fantastycznie spędzony czas. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co i ja. Jest godzina 22:15, jak zwykle się przedłużyło. Mieliśmy rozmawiać 2 godziny, rozmawialiśmy 4, ale mam nadzieję, że nikt tego nie żałuje. W takim razie, bo ja widzę, że pojawiło się cała masa pytań i ja na wszystko nie dałam rady odpowiedzieć, nie ma takiej opcji. Więc będziemy Q&A robić częściej, żeby każdy z was mógł zadać pytanie i dostać na nie odpowiedź. Wiem, że zwłaszcza na początku było bardzo intensywnie z pytaniami, ale też nie, no, za szybko wszystko przeminęło. Także będziemy do tych pytań wracać. Zresztą do skłonienia Q&A, znaczy do zrobienia Q&A skłoniło mnie to, że widziałam, że na live urodzinowym pisaliście masę życzeń, masę rzeczy, pytaliście o wiele, wiele spraw. A ja przez tą patolę, którą ogrywałam w trybie tak intensywnym, że nie dawałam rady,
nie byłam w stanie zrobić, wiecie, oczu kobry i przeczytać i waszych pytań i ogarnąć patoli. I po prostu najzwyczajniej w świecie zrobiło mi się głupio, że przyszliście na moją urodzinę, a ja gram w patole i w ogóle was nie czytam, bo nie daję rady. Więc też tak zrobimy pewnie z Q&A-em, że mi jest troszkę nie do końca zręcznie z tym, że nie dałam rady przeczytać wszystkich pytań, ale mam nadzieję, że te pytania się jeszcze będą pojawiały i że Q&A będą się pojawiały i będę mogła rozwiewać wasze wątpliwości w jedną czy w drugą stronę. Także ja wam dziękuję za live'ika i pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia na kolejnych live'ach i Q&A'ach. Trzymajcie się i cześć!